Witam serdecznie wszystkich widzów i zapraszam do obejrzenia pierwszego mojego filmiku z serii Widziały Gały. Będziemy poruszać się po historycznych i zabytkowych miejscach Opolszczyzny. W dzisiejszym filmie zobaczymy stary żydowski cmentarz Kirkut, dworek w Miejscu, w Starościnie i przepiękny pałac w Biestrzykowicach. Zapraszam. Żydowski cmentarz Kirkut znajduje się w województwie opolskim, powiecie namysłowskim we wsi Miejsce. Tak naprawdę bez pomocy i rad mieszkańców wsi nie byłbym w stanie dotrzeć w to miejsce. Wąska polna droga nieoznakowana, ale było warto. Wita nas tablica informacyjna z dwoma głazami. Tak naprawdę w ogóle tego cmentarza, tego Kirkutu nie widać z tego miejsca. Trzeba wejść na małe wzgórze i wtedy dopiero widać poustawiane i troszkę zarośnięte macewy. Tak gwoli historii, tylko to, że najstarsze nagrobki, które tutaj się znajdują, pochodzą z XVIII wieku. Dwa z lat 70., jeden z 80. oraz sześć macew z lat 90. XVIII wieku. A sama obecność Żydów w tym miejscu koło Namysłowa sięga lat 50. XVII wieku. Wiązało się to z osadnictwem żydowskim, określanych traktatem wersalskim. I tutaj podeprę się opinią pana Marcina Wodzińskiego, który wskazuje, że pierwsze wzmianki o osadnictwie w tym miejscu pochodzą z 1657 roku. Tak jak wspomniałem, wchodzimy tutaj na wzgórze, praktycznie jeszcze w ogóle nic nie widać i dopiero pierwsze po prawej stronie zaczynają pojawiać się macewy. Trzeba nadmienić, że to, że te macewy stoją, są w postaci pionowej, tak? To jest zasługa dzieci z okolicznych szkół, które się opiekują tym cmentarzem i to one właśnie, ta młodzież postawiła te macewy. Po II wojnie światowej cmentarz został rozgrabiony, zniszczony. Wiele macew zostało po prostu wziętych do celów budowlanych przez okoliczną ludność. Tak naprawdę to najstarsze macewy, które tutaj na tym cmentarzu były, znajdują się dzisiaj w Muzeum Judaistycznym we Frankfurcie nad Menem. I to są cztery drewniane macewy z lat 1771-1805. Można sobie je zobaczyć. Cisza, spokój z dala od drogi głównej. Jedynie co słychać to odgłosy ptaków. Na pewno nastrojowe, przepełnione wyjątkową atmosferą miejsce. Tak naprawdę każda z tych macew jest świadkiem historii. Historii, która przetoczyła się przez te wszystkie wieki, przez te tereny. Wiele macew jest pięknych, z ornamentyką w postaci złamanego drzewa czy złamanej róży, rąk splecionych w modlitwie ku Bogu, jak również rąk dłoni rozłożonych. Każda ta ornamentyka ma swoje znaczenie. I co bardzo istotne, macewy są zapisane w dwóch językach. Widzisz, skierowane w stronę wschodnią i od strony zachodniej zapisane w języku niemieckim. Chodząc i oglądając tutaj te macewy, jedna rzecz bardzo wzbudziła moje zainteresowanie, a mianowicie to, że wiele jest nagrobków osób, które zmarły w sile wieku. I o tym po pierwsze świadczą właśnie te ornamenty na macewach, które wskazują złamaną palmę, czyli nagłe i niespodziewane zakończenie życia w
sile wieku u mężczyzny, czy złamana róża, symbolika nagłego zakończenia życia kobiety w sile wieku. I gdy się przyjrzymy, tutaj zapisane w języku niemieckim jest wiele informacji, że na przykład zmarła w wieku 26 lat, albo mężczyzna zmarł w wieku 24 lat, czy tam 30 lat. I mniej więcej lata, które tutaj są wyszczególnione, to lata 1820, 860, nawet troszkę późniejsze. I bardzo wiele jest nagrobków z tego czasu. Jak sięgłem sobie do Wikipedii, czym to jest spowodowane, no odpowiedź była bardzo prozaiczna. To epidemia cholery, która przetoczyła się przez te tereny, przez w ogóle przez całą Europę. No i niestety musimy sobie powiedzieć zgodnie ze źródłami historycznymi, że cholerę to przynieśli żołnierze francuscy, wyniszczeni, którzy wracali spod przegranej wojny, spod Moskwy. I niestety wtedy jeszcze nikt nie wiedział, że jest to tak naprawdę choroba brudnych rąk, choroba picia zanieczyszczonej wody fekaliami. No niestety, no. O, tutaj właśnie przykład złamanej palmy, czyli nagłego przerwania życia mężczyzny w sile wieku. Macewy, które nic nie mówią, a są świadkami i są źródłem naprawdę wielu cennych informacji. Sam nastrój tutaj na tym cmentarzu, przejmujący spokojem, ciszą. Jeżeli ktokolwiek z Was może, to serdecznie zapraszam, żeby się wybrać samemu wolny weekend, tak jak ja to uczyniłem z moją rodziną, i sobie odwiedzić te miejsce w miejscu, że tak powiem. Bardzo śmieszna nazwa, miejsce w miejscu, no ale tak ktoś wymyślił po wojnie, że to się ma nazywać miejsce i tak już to zostało. W ogóle Opolszczyzna to bardzo dużo zabytków, bardzo ciekawych. Nie ukrywam, że wiele z moich filmików, które Państwu zaprezentuję, było tworzonych w oparciu o przewodnik po zabytkach Opolszczyzny, który Państwu na pewno pokażę w dalszej części. Warto skorzystać, bardzo ciekawa publikacja. Warto też wspomnieć, że tutaj ten Kirkut, to kiedyś tutaj znajdował się również dom przedpogrzebowy i cały teren był otoczony murem ceglanym. A niestety nie przetrwał okresu wojny, a tym bardziej nie przetrwał okresu powojennego, kiedy było tak naprawdę brak wszystkiego, tak? Ludzie co mogli, to brali i sobie jakoś radzili. Tak samo historia gminy żydowskiej, która tutaj była, zmieniała się z upływem czasu. W Namysłowie było więcej Żydów, więc cała lokalna gmina żydowska została przyporządkowana właśnie Kachałowi w Namysłowie, a w późniejszych czasach zlikwidowana. Ostatni pochówek tutaj w tym miejscu to 26 lutego 1937 rok. A potem już no niestety czasy wojenne i powojenne. Warto tu zacytować bardzo nostalgiczny i bardzo fajny opis redaktora Rafała Wieteszko, który w swoim reportażu na łamach Nowej Trybuny Opolskiej tak opisał tą nekropolię. Ten lasek ma w sobie jakąś ulotną atmosferę, której na pewno nie oddadzą zdjęcia ani film. Po wejściu między drzewa odruchowo ścisza się głos i patrzy pod nogi, żeby zbytnio nie hałasować. A wszystko przez kamienne tablice, które rozsiane są po całym pagórku, stoją przysypane żółtymi liśćmi. Nie wiadomo, jakim cudem cmentarz przetrwał lata hitlerowskiego terroru. Może dlatego, że znajduje się na uboczu,
a przedstawiciele rasy panów nie byli zainteresowani zniszczeniem go. Do dziś pozostało kilkadziesiąt porośniętych mchem nagrobków. Część z nich zdewastowali już po wojnie złodzieje, którzy szukali kosztowności w żydowskich grobach, a reszty niestety dokonał czas. W ogóle nastrój tutaj przy zachodzie słońca, no byliśmy już w godzinach popołudniowych, dotarliśmy tutaj do tego miejsca. Kolorystyka nieba i tego miejsca naprawdę nie można tego, co zobaczyliśmy, tego, co odczuwaliśmy, nie można oddać słowami. Co ciekawe, praktycznie nigdzie na macewach nie znalazłem żadnych kamieni, kamyczków układanych, co mają w zwyczaju czynić osoby wyznania mojżeszowego do upamiętnienia swoich zmarłych, czy bliskich, krewnych, czy znajomych. Cmentarz całkowicie zapomniany, przecież to już setki lat od ostatniego pochówku. Niemniej jednak jest to niemy świadek historii, który naprawdę może przekazać wiele informacji. Tak samo nazwiska i imiona, które pojawiają się, które można jeszcze odczytać na niektórych nagrobkach, budzą moją ciekawość, tak? Ponieważ wiele imion w ogóle nie jest żydowsko brzmiących. Filipina, Lazarus. Przecież to są imiona, które występowały tu na terenach, które były kiedyś, tu były Prusy, potem była Rzesza, na terenach niemieckich były popularne. No, ja nie ukrywam, jestem osobą pochodzącą ze Śląska i mój pradziadek to był Lazarus, a prababcia to była Filipina. Więc to są naprawdę imiona, które nie wskazują na to, że tu mogą spoczywać osoby wyznania mojżeszowego, aczkolwiek tak jest, bo to jest cmentarz żydowski. Niemniej jednak nazwiska również Waldheim, to no, powiem szczerze, nie jestem specjalistą od nazwisk i imion żydowskich, niemniej jednak no, człowiek w swojej, że tak powiem, edukacji spotkał się z tematem historii żydowskiej na terenach Polski, czy na terenach tutaj Śląska Opolskiego. No, niemniej jednak jest to bardzo, bardzo ciekawe. No, będziemy już powoli opuszczać cmentarz i zapraszam serdecznie do zobaczenia następnego miejsca. Będzie to dworek właśnie w miejscu, do czego Państwa serdecznie zapraszam. A teraz jesteśmy w miejscowości Miejsce i również piękny dworek odnowiony, zadbany. Łatwo dojechać. Historię tego budynku to wiek XVI i XVII, który wraz z upływem czasu był gruntownie przebudowywany. Dzisiaj jest ładnie odnowiony, odrestaurowany. A teraz kolejny pałacyk powiatu namysłowskiego, Starościn. Widać, że tutaj coś się dzieje, jest remontowany, teren jest ogrodzony. Zabudowania gospodarcze, które mijaliśmy. Historia tego pałacyku to lata 1479 z pierwszym właścicielem w postaci wrocławskiego starosty Jan Kwica. Budynek od strony frontowej. Widać jakaś część
odnowiona, dobudowana. I widok pałacyku w Starościnie od strony frontowej, od strony drogi. Oczywiście obelisk na tysiąclecie państwa polskiego. Niestety wstęp zbroniony, teren prywatny. Wjazd, główna brama. I kolejny zabytek, a mianowicie pałac w Biestrzykowicach. Powiem szczerze, nie jest tutaj łatwo trafić, ponieważ ten obiekt jest otoczony jak gdyby ze wszystkich stron dawnymi zabudowaniami popegeerowskimi. Niemniej jednak coś się tu dzieje. Widać, że obiekt jest odbudowywany, jest piękny, naprawdę jest piękny i park tutaj wokoło oraz domek myśliwski, który za chwilę Państwu pokażę. Początki budowy tego pałacu to XVIII wiek. To XVIII wiek, kiedy to należał do rodziny Frankenbergów. Tutaj, posiłkując się informacjami dzięki zamieszczonymi na stronie History Hunters, która bardzo fajnie opisuje historię tego obiektu, to generalnie dowiadujemy się, że tą klasycystyczną nutę tej budowli nadał Hugon von Garnier. Był on spadkobiercą dóbr w Biestrzykowicach, które to nabył jego ojciec, kapitan Anton von Garnier. O zamożności tego rodu świadczy to, że Hugon był kiedyś właścicielem zamku w Namysłowie. Generalnie jedna z bogatszych rodzin tutaj na Śląsku Opolskim. Prawdopodobnie jeszcze Turawa należała również do nich. Jest to naprawdę przepiękny obiekt, a ten pałacyk myśliwski, ten budynek, który tam widać w tle, jest po prostu przepiękny. Fajnie, naprawdę fajnie, że jest to wszystko odrestaurowywane, że jest to wszystko, że ktoś dąży do tego, żeby to naprawdę przywrócić dawny blask i myślę, że najważniejszy tutaj jest pomysł. Pomysł na zagospodarowanie, na wykorzystanie i przede wszystkim na przyciągnięcie ludzi, którzy by chcieli tu przyjechać, a uważam, że gdyby tu zrobić piękną restaurację, hotel, to naprawdę miałoby to jakiś większy sens. Zdewastowany po latach 90., kiedy to państwo pozostawiło wszystkie swoje zabytki samym sobie, nie chciało dokładać, nikt się tym nie opiekował. Przepiękny park z romantycznym stawem, na który prowadzi kładka. Niestety nie można wejść do środka. Proszę spojrzeć na te piękno tego budynku, na tle tych drzew, tej ciszy, tego spokoju. Coś przepięknego. Życzę właścicielowi naprawdę wielu sukcesów. Łódki do pływania czy coś, albo nawet można byłoby gdzieś, nie wiem, plażę zrobić taką.